Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy radni, przede wszystkim dziękuję bardzo. Dziękuję za zaufanie, jakim mnie obdarzyliście. Bycie przewodniczącym Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim to nie tylko wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim motywacja do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz dobra mieszkańców. Na nas, radnych, reprezentantach wszystkich miejscowości gminy, spoczywa ogromna odpowiedzialność za rozwój, za bezpieczeństwo, poczucie spokoju i wizję, która każdego dnia, krok po kroku, jest realizowana we współpracy z organem wykonawczym, czyli burmistrzem Markiem Cebulą. Gmina jest w dobrych rękach. Nasi mieszkańcy nie mają co do tego wątpliwości. Wspólnie pracujemy na to, by zasłużyć na ich bardzo dobrą ocenę. Jako przewodniczący chciałbym, by Rada Miejska zasłużyła na ocenę celującą. Mam wielkie ambicje, by współpraca radnych ze społecznością lokalną, stowarzyszeniami, organizacjami była jeszcze lepsza. Słowem niezwykle istotnym jest właśnie współpraca. Współdziałanie, kooperacja, zestrojenie. Synonimów jest mnóstwo. Odmieniajmy je przez wszystkie przypadki, na wszystkich płaszczyznach życia, społecznego czy też samorządowego. Nieprzypadkowo wspomniałem o samorządzie. Panie burmistrzu, współpracę z panem cenię sobie nad wyraz. Jako krośnianin, jako radny, a jestem przekonany, że także jako przewodniczący. Wiele zadań przed nami. Na początku kadencji wyznaczyliśmy ich wiele. Wiem, że jako zgrana drużyna radnych, mam tutaj na myśli całą piętnastkę, wspólnie z panem, panie burmistrzu, możemy przenosić góry. Być może ktoś napisze nawet piosenkę. Nie przenoście nam stolicy do Krosna Odrzańskiego, ale bez obaw. W tej kadencji mamy inne cele. Przed nami, tak naprawdę za chwilę, prace nad budżetem 2017 roku. Już dzisiaj zapowiadam wytężone prace w komisjach, konsultacje, wsłuchiwanie się w głos mieszkańców i chociaż wiem, że nigdy nie ma środków finansowych na wszystkie potrzeby, postaramy się uszyć tę budżetową kołdrę tak, by nikomu nie wystawały spod niej stopy. W moim krótkim, swoistym exposé chciałbym zapowiedzieć także, że będę czuwać nad prawidłowością przebiegu legislacyjnego przy podejmowaniu uchwał od samego początku, czyli od momentu zrodzenia się inicjatywy uchwałodawczej. Podejmę trud sprawnego zarządzania pracami Rady i samych komisji. Dziękuję za dotychczasowe przewodnictwo Radzie naszemu koledze Radosławowi Sujakowi. Objęcie stanowiska zastępcy prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego to ogromna nobilitacja dla niego samego, ale także dla Krosna Odrzańskiego, z którego się wywodzi. Jeszcze raz dziękuję koleżankom i kolegom radnym. Szanowni Państwo, zostańmy razem w jedności siła. Dziękuję bardzo.